Czołem ludzie, witam was serdecznie. Jestem Ryuk i witam was w kolejnym odcinku najlepszej bitwy moich widzów. Whatever. Jeszcze raz. Stop, 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 stop. 3, 2, 1, start. Czołem ludzie, witam was serdecznie. Jestem Ryuk i witam was w kolejnym odcinku z serii, w której pokazuję najlepsze bitwy moich widzów. Tym razem bitwa, można powiedzieć, ciekawostka, a na pewno ciekawym bardzo pojazdem, czyli T7 Combat Car. Jest to czołg premium drugiego tieru, który, kurczę, nie pamiętam, ale myślę, że około 2 lat temu był rozdawany za darmo. Może przesadziłem, że 2 lata temu, ale jakiś czas temu na pewno on był rozdawany za darmo. Tak on wygląda właśnie, ma takie bardzo cieniutkie działko, które ma 27 penetracji i 8 uszkodzeń i po prostu mnóstwo tych pocisków ma w magazynku. Nie wiem dokładnie ile, przyznaję się, nie jestem przygotowany. Autorem bitwy jest Mr. Desperado 1, swoją drogą YouTuber też, zajrzyjcie sobie na jego kanał. Nick ma chyba podobny jak tutaj właśnie w tej bitwie. W każdym razie, jak piszecie Mr. Desperado na YouTubie, to na bank wam wyskoczy w wyszukiwarce. No i dobra, wystartujmy tą bitwę. Czołg papierowy oczywiście, jak to na drugich tierach. Z ograniczonym matchmakingiem wydaje mi się, że tylko do drugich tierów. Jego chyba na trójki nie rzuca w ogóle. No i zobaczymy, co ten pojazd potrafi. Ładuje, kurczę, chyba z 15 sekund. Niestety nie pokazuje mi tutaj, kurde, celownik, ile on ładuje ten pojazd, ale coś koło 15 sekund, z tego co pamiętam, ładuje cały magazyn. No. No i jedziemy. Mapka kopalnie. Jedziemy tutaj za skałkę i zobaczymy, co się wyświeci. I mamy light traktora. Light traktora. Ale tylko wierzę, bo widać celownik rozjechany, więc kolega odpuścił strzelanie. Nic nie ma, nic nie ma. Teraz się dopiero pojawił cruiser 3. I tak, pięknie. Cały magazynek prawie wszedł. I cruiser 3 zniszczony. 140 punktów uszkodzeń na naszym koncie. Przeładowanie 28 sekund. 30 sekund ładuje. Kurde, strasznie dużo. Ja niestety tego pojazdu nie mam, ponieważ kiedy oni rozdawali ten pojazd był naprawdę tragiczny, miał, no tragiczny był, miał strasznie małą penetrację, potem dostał lekkiego buffa i szczerze powiedziawszy teraz żałuję. T2 medium, kolega strzela na auto-aimie, trochę szkoda, bo myślę, że kilka pestek mogło spokojnie więcej wejść tego T2. Gdyby go śledził bez auto-aima. A tak, 222 punkty uszkodzeń. Ale co się odwlecze, to nie uciecze. T2 medium stoi, widzimy go. Tu jedzie kolejny T7 Combat Car. Tam się świeci T26. Ale tymczasem szukamy przestrzału na T2 medium. I patrzcie, jak dużo dinga ten T2 medium. Ile on ma? On ma 25 na wieży, tutaj mi pokazuje mod, i 22 pancerz kadłuba, a T7 Combat Car ma 27 penetracji, więc no, ma prawo się to dingnąć. Swoją drogą, kolega, widzę, że jeździ tylko na APK-ach, nie pamiętam, czy tutaj APCR-y też są, ale z tego co pamiętam, to któryś z pojazdów właśnie nie miał APCR-ów i nie wiem, czy to nie był ten pojazd, że on miał tylko właśnie zwykłe pociski. Tanie jak barsz te pociski są. Tu mamy T7 Combat Car. Udało się go skończyć. Tam pomogła chyba T1 na magazynku go wykończyć. Mamy dwa fragi, 347 uszkodzeń. No i ładujemy znowu. Ja może przyspieszę, bo to ładowanie strasznie długo trwa. Jest załadowany. Wyjeżdżamy. Tam T26 stoi. No ale ten nieszczęsny medium jeszcze stoi, który nie jest dokończony. Teraz jest dokończony. Su-18 zdejmuje nam gąskę. Całe szczęście tylko gąskę. Ta artyleria potrafi być bardzo upierdliwa. Zresztą spójrzcie, ma 3 fragi.
drugotierowa artyleria Su-18. No i jedziemy polać traktora. Magazyn się nadal ładuje. I co, będziemy czekać? O, bardzo odważny wjazd. 16 punktów straciliśmy z tarana, z hajka strzelił leś traktor, ale kompletnie się nami nie przejmował. Ciekawe. Jedną ostatnią pestką z magazynu wykończony. Leś traktor, 396 punktów uszkodzeń. I jedziemy w stronę bazy, ponieważ tam wszystko już zostało wyczyszczone, więc mamy tutaj tą artylerię, te Su-18. I te 26 na awku, arta nie trafia. Aj, i zabrakło 19 punktów, kurczę. Zabrakło dosłownie dwóch pestek, żeby wykończyć tego T26. No szkoda, szkoda, bo już byłby specjalista. Tam jeszcze jest T3 HMC, to jest Tedek, który jakoś dwie łatki temu chyba został dodany. T1 jedzie po tego HMC. Nie, nie widzi go. On jest full HP. T1 sobie kapuje w najlepsze. No spoko, może, nie? Jego prawo. No i czy się uda? Tak jest, udało się. Szósty frag wpadł. 707 punktów uszkodzeń widocznych. No i mod pokazuje mi tutaj 9527 WN8. Całkiem fajny wyniczek. No i co? Przejdźmy do podsumowania wyników tej bitwy. No i jesteśmy, słuchajcie, podsumowanie wyników. Tutaj kolega napisał, że 12 tysięcy nawet WN8 to dosyć dużo. Ten mod chyba nie pokazuje wszystkich danych, które powinien pokazywać, więc możliwe, że było tego więcej. No i co my tutaj mamy za zwycięstwo? Mastereczka oczywiście, tutaj Brutal, Pojedynkowicz, Ogień Skuteczny, no i oczywiście Specjalista. Cóż, z tego ekranu myślę, że no, nie ma co już pokazywać, aczkolwiek spójrzmy ile tutaj, 131, no szkoda, szkoda, że zabrakło tej jednej, dwóch pestek, żeby skończyć jeszcze tego T26, byłoby 7 fragów. 861 punktów doświadczenia na czysto, 707 punktów uszkodzeń. Cruiser miał tylko więcej, ale on niestety zginął. Co on to zrobił? No też kilka medali u nich w przeciwnej drużynie, Boże, nie umie się wygadać, artyleria zrobiła najwięcej, widzicie, 3 fragi, 336 uszkodzeń. No i była bliska w sumie zdjąć kolegę tutaj, bo raz niestety na gąste się zatrzymała, drugi raz z bliska nie trafiła. No trudno, jej pech. Podsumowanie szczegółowe, 310 strzałów oddanych, słuchajcie. 141 trafionych, 87 z penetracją. No i tak jak mówiłem, 7 pojazdów uszkodzonych, 6 zniszczonych. Na czysto zarobił kolega 9168. Tutaj poszło 3000 na naprawiarkę, trochę dużo. No ale spójrzcie, amunicja, 310 pocisków wystrzelone, 310 kredytów. Kosztowało to, czyli jeden pocisk, jeden kredyt, naprawdę można nastrzelać dużo. I naprawa też taniutka, także spoko. I proszę, z expem razy 2 plus bonusem do niskiego tieru premium 2239 expa. Także całkiem fajna bitewka, szybciutka. Pojazd, kurczę, mimo że no dosyć słaby, on nie był nigdy mocny, to po prostu jak widzę takie bitwy, to żałuję, że sprzedałem ten pojazd. Z miłą chęcią odzyskałbym go. I szczerze powiedziawszy, to nie wiem, czy nie pokuszę się o to, żeby napisać do Wargamingu z prośbą o przywrócenie tego pojazdu. Bo pamiętajcie, że jeżeli sprzedacie jakiś pojazd premium, to macie jedną szansę, aby napisać do supportu i odzyskać ten pojazd. Ale podobno jest tylko jedna taka szansa, więc czasami warto może pomyśleć dwa razy, zanim się sprzeda jakiś czołg premium. Właśnie ten z tych wszystkich takich nagród, no bo wiadomo, nikt nie sprzeda ósemki premium. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że bitewka Wam się podobała. Jeżeli tak było, to zostawcie łapkę oczywiście i zapraszam do Mr. Desperado na jego kanał. Tam znajdziecie filmiki z CS-a.
Złota chyba też coś tam było. Także padnijcie do niego i zostawcie też łapkę jemu. A tymczasem trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.